10 państw, które produkują najwięcej dwutlenku węgla. Na wstępie zaznaczę, że Polska znajduje się na miejscu 20 i produkuje 86% całości. A całość to oczywiście 100%. Zobaczmy więc, kto produkuje najwięcej dwutlenku węgla na świecie. Kanada. Kanada posiada najbardziej na świecie rozwinięty przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy. Generuje on 12% PKB. Ważną rolę odgrywa w gospodarce hutnictwo metali niezależnych. Kanada ma wysoko rozwinięty przemysł samochodowy oraz dobrze rozwinięty jest przemysł taboru kolejowego, chemiczny, elektrotechniczny, maszynowy i spożywczy. Kanada znajduje się na miejscu 10 i produkuje 1,66% światowego dwutlenku węgla. Arabia Saudyjska. Gospodarka opiera się na wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej. Dochody ze sprzedaży ropy służą do rozwoju przemysłu, rolnictwa, infrastruktury, budownictwa miejskiego czy infrastruktury społecznej. Największe złoża ropy naftowej znajdują się na wybrzeżu i w szelfie Zatoki Perskiej. Szacuje się, że Arabia Saudyjska posiada 1/3 światowych zasobów ropy. Państwo to zajmuje pierwsze miejsce w świecie w wydobyciu ropy naftowej. W latach 80. ograniczono je w celu stabilizacji cen tego surowca na światowym rynku. Niecałe 2% powierzchni kraju stanowią obszary uprawne. Ponadto Arabia Saudyjska posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg. Znajduje się na miejscu 9, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla i produkuje 1,72%. Iran. Irańska gospodarka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na Bliskim Wschodzie. Iran jest również jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który rozwija się także w innych sektorach gospodarki, niezwiązanych z ropą naftową. Jednak wyż demograficzny, ogromna liczba młodych ludzi sprawia, że wykorzystanie relatywne dobrego stanu gospodarki jest utrudnione. W ten sposób, mimo 7% wzrostu PKB, bezrobocie przekracza tam 15%. Ponadto obecna jest również wysoka inflacja, nawet 18%, co i tak jest ogromnym postępem w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat. Największe znaczenie dla gospodarki ma irańska giełda naftowa, jako że Iran jest eksporterem przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. Jak wskazuje Marcin Rzepka, należące do Iranu złoża gazu ziemnego ustępują pod względem objętości jedynie zasobom Rosji, co stwarza możliwość dywersyfikacji dostaw. Iran, znajdujący się na miejscu 8, produkuje 1,81% światowego dwutlenku węgla. Korea Południowa. Surowców mineralnych wydobywa się tam głównie węgiel kamienny, rudy żelaza, miedzi oraz niewielkie ilości rud cynkowo-ołowianych i złota. Energia elektryczna jest w połowie wytwarzana z elektrowni jądrowych i cieplnych. Do najlepiej rozwijających gałęzi przemysłu przetwórczego należą przemysł elektroniczny i środków transportu. W związku z tym, że Korea Południowa należy do krajów o jednym z najbardziej zauważanych wzrostów emisji gazów cieplarnianych pod koniec drugiej dekady XXI wieku, głównym źródłem emisji cały czas była energetyka, a z czasem jej procentowy udział w całej emisji rośnie. W 2018 roku emisja dwutlenku węgla pochodzenia kopalnianego wyniosła naprawdę olbrzymie ilości. Aktualnie Korea Południowa znajduje się na miejscu 7 i produkuje 1,82% całości, jednakże cały czas Korea się pnie w górę. Jeśli porównamy emisję takich gazów, to między 1990 a 2017 ilość wzrosła aż o 149%. Jest to naprawdę dużo, ponieważ przed nami zaledwie dwa państwa, które zaczęły emitować w tym okresie więcej, a są państwa, które emitują mniej, jak na przykład Rosja, o której jeszcze usłyszycie. Niemcy. W Niemczech wydobywa się największą na świecie ilość węglu brunatnego. Pochodzi stąd około 1/5 światowego wydobycia. Najznaczniejsze złoża znajdują się w Nadrenii, północnej Westfalii, północnej Hesji, okolicach Lipska, Merseburgu i górnym Palatynacie. Warto jednak zaznaczyć, że w latach 90-2006 wydobycie spadło
o prawie połowę. Wiąże się to w dużym stopniu z zamykaniem kopalń. Zjawisko to widoczne jest w większym stopniu w przypadku węgla kamiennego, którego wydobycie w latach 2000-2008 spadło ponad trzykrotnie. W latach 50. XX wieku na terenie Niemiec działało ponad 170 kopalń, a w 2005 zaledwie kilkanaście. Ropa naftowa jest wydobywana również w Niemczech, natomiast gaz ziemny w Dolnej Saksonii, na wschód od Monachium. Kopalnie uranu działają także na terenie tego państwa. Także z taką ilością kopalni ciężko nie znaleźć się na tej liście. Niemcy produkują 2,15% światowego dwutlenku węgla. Japonia. Japonia jest czołową potęgą przemysłową świata, jednakże od początku lat 70. XX wieku zatrudnienie w przemyśle systematycznie spada. Współcześnie ten dział gospodarki wytwarza 27% dochodu narodowego brutto i zatrudnia 25% ludności zawodowo czynnej. Początki japońskiego przemysłu sięgają końca XIX stulecia, kiedy powstały zakłady przemysłu włókienniczego. Japonia należy do głównych producentów energii elektrycznej, a jej udział w produkcji wynosi ponad 7%, co daje trzecie miejsce na świecie. Niemniej wciąż notuje się deficyt energii. Ta wytworzona z ropy naftowej jest podstawą bilansu energetycznego, w którym jej udział wynosi 52%, zaś spalanie węgla kamiennego produkuje 20%. Udział energii jądrowej to zaledwie 10%. Japonia trafiła na naszą listę z wynikiem 3,56%. Także jest to dość sporo, porównując na przykład z 10. Kanadą. Rosja. Rosja zajmuje trwałe drugie miejsce w eksporcie broni na świecie i jest największym na świecie eksporterem ciężkiej broni. Główne kierunki eksportu to oczywiście Chiny, Indie i Algieria. W 2014 roku Rosja sprzedała za granicę broń o wartości 15 miliardów dolarów. Rosyjski przemysł lotniczy jest również bardzo rozwinięty, zaś czołowym rosyjskim przedsiębiorstwem produkującym samochody jest GAZ. Oczywiście na gospodarkę Rosji ma wpływ sytuacja polityczna na świecie. Po uzyskaniu niezawisłości w 1991 roku Rosja kilkukrotnie stawiała czoła sankcjom gospodarczym nakładanym przez państwa zachodnie. W 2014 roku w wyniku zaangażowania zbrojnego i politycznego w konflikt na Ukrainie USA, Unia Europejska i inne kraje wprowadziły różnego rodzaju sankcje gospodarcze. Mimo to Rosja cały czas się trzyma, zarówno pod kątem gospodarczym, jak i emisji dwutlenku węgla. Aktualnie jest to 4,76, jednakże tak jak wspomniałem, w latach 1990-2017 emisja tych gazów zmniejszyła się aż o 25%. I wchodzimy w pierwszą trójkę, na początek Indie. Do lat 90. gospodarka Indii była gospodarką socjalistyczną z dużym udziałem sektora państwowego i ścisłą kontrolą państwa nad sektorem prywatnym i handlem zagranicznym. Ten model ukształtował się za czasów rządu Nehru. W 1991 roku rozpoczęły się w Indiach liberalne reformy gospodarcze. Zmniejszona została kontrola państwa nad gospodarką, przeprowadzono również prywatyzację szeregu przedsiębiorstw państwowych. Podstawą gospodarki Indii jest rolnictwo. Obecnie w rolnictwie pracuje wciąż 60% spośród liczących około 510 milionów osób siły roboczej. Jednocześnie rolnictwo wytwarza zaledwie 20% PKB Indii. Także można powiedzieć, są to bardzo słabe wyniki. Indie w tej chwili produkują 6,62% dwutlenku węgla na świecie, a od 1990 roku zarejestrowały aż 300% wzrostu, jeśli chodzi o tę emisję. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata pod względem PKB. Wynosi ono 14 bilionów dolarów. Trzeba oczywiście brać pod uwagę, że Stany Zjednoczone są bardzo rozległe i między Stanami występują bardzo duże różnice. Na przykład w stanie Mississippi taki PKB per capita wynosił 31 tysięcy dolarów, a już w stanie Delaware aż 60 tysięcy dolarów. Średni dochód gospodarstwa domowego Azjatów
w Stanach wynosi 59 tysięcy, gospodarstwa domowego przedstawicieli białej rasy 50 tysięcy, zaś Latynoamerykanie zarabiają tylko 33 tysiące. Także rozłam majątkowy w Stanach Zjednoczonych jest przeogromny, Amerykanie nic z tym nie robią. W maju 2011 roku 44 miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych otrzymało rządową pomoc społeczną w postaci kuponów na żywność. Mimo wszystko przemysł tam się rozwija, ponadto rozwijają się duże aglomeracje, no i tak Stany Zjednoczone bardzo intensywnie dokładają się do światowej emisji dwutlenku węgla. Aktualnie to jest 13%, 77%. Chiny. I tutaj myślę, że nie ma wielkiego zaskoczenia. Gospodarka Chin rozwija się najdynamiczniej na świecie. Tak dynamiczny rozwój, który trwa od lat 80. jest efektem stworzenia korzystnych warunków dla inwestycji zagranicznych i transferu nowej technologii. Na początku ogromną rolę w stymulowaniu inwestycji w Chinach odgrywała chińska diaspora na całym świecie, a w szczególności z krajów i regionów przez nią zdominowanych, Hongkong, Singapur czy Malezja. Ponadto Chiny są krajem z olbrzymim wskaźnikiem turystyki. Jednakże co z tego, skoro emitują aż 29% światowego dwutlenku węgla, a od 1990 roku ta emisja wzrosła aż o 350%. Także sporo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!